Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy zlecenie do wyczyszczenia około 400 metrów kwadratowych wykładziny. Będziemy, całkiem sporo. Całkiem sporo, ale będziemy pracować we trzech. Tutaj jest kolega Adam, Kordian. Jest i Kordian, żywy na ziemi. Jest i Kordian. Zaraz tutaj... Kooperacja dużo sprzętu. Dużo sprzętu. Wnieśliśmy. No, wykładzina taka, no, średnie zabrudzenia na pierwszym piętrze, takie najgorsze, takie te ciągi komunikacyjne dosyć zabrudzone. Tak. Ale dosyć przyjemna robota, bo zlecenie, bo pomieszczenia są praktycznie puste. Tak, no to no, mamy, nie ma przestawiania biurek, nie ma takich różnych historii, więc pokażemy wam zaraz, jak właśnie mamy rozłożony sprzęt. Przejdziemy do budynku, będziemy tutaj, jak wchodzimy do budynku, pokażemy wam od środka, jak to wszystko właśnie wygląda. Już mamy jedno piętro ogarnięte. O, pokażemy nową kombinację, jak wyglądają pomieszczenia. Widać od razu. No, tutaj to będzie sporo tego szorowania. No, tak, już troszeczkę ta wykładzina też jest zniszczona. Tu może jej efektu nie będzie idealnego, no bo ona już jest wytarta, ale na pewno odzyska kolor. Odzyska kolor, to już przygotowany sprzęt, odkurzacz kolumnowy. To już w ogóle było chyba odkurzał. Tak, nie, jeszcze Kordian tu nie odkurzał. Jeszcze nie odkurzał. No, tam mamy kolejne pomieszczenie. Przejdziemy. O, tu też widać, gdzie stały biurka, gdzie były stanowiska pracowników. Tak. Przejdziemy na kolejną kondygnację. Spory obieg, panie Darku, prawda? Spory. No jest to robić, ale tak, do jeziora się wyrobimy, myślę. Powinniśmy się wyrobić. O, tutaj stoi Ersus przygotowany. Galaxy. Już tutaj też zniesiony jest, bo już zrobili górną kondygnację. Automat TrueBox. O, kolejna kondygnacja. Jak wygląda? Już nie będę wchodził do kolejnych pomieszczeń. O, ktoś dzwoni, teraz odzwonimy. O, tak. No i pokażemy ostatnie pomieszczenie. Jak wygląda ostatnie pomieszczenie? Trochę jest spacerowania, nie ma windy, więc musimy sprzęt nosić. O, tak. O tak, i my tu mamy już pomieszczenie ogarnięte, też były takie placki. Można zauważyć już inny kolor w ogóle. Tak, inny kolor. To co, panie Darku, pokażemy naszej części materiału, jak tam są, jak ten proces przebiega powoli. Pokażemy, jak to robimy. No i tyle. I tyle. I tyle. Miłego oglądania. Miłego oglądania. Godzina przed praniem.
moi drodzy, jak pan Darek właśnie teraz ściąga wykładzinę automatem, przełączę kamerę. O! Ściąga. No jak się prowadzi, panie Darku? Bardzo dobrze, panie Adamie. Elegancko. No, to super. Już, żeśmy zrobili już takie tutaj pomieszczenia. Wypraliśmy. O, tu. Proszę bardzo. Tutaj już jest skończone. Tak, wyprane, skończone. Sobie to sycha. Tak. Zapach nie do opisania, świeżości. Świeżości, przede wszystkim świeżości, tak? Świeżości. Mamy podchodziły, pokażemy później. Jak wyglądają miejsca niewyprane. Tu też już pomieszczenie zrobione. Tak jest. Okej. Praktycznie połowa pracy już za nami, tutaj kończymy już drugie piętro. Powiem jeszcze parę słów o systemie pracy, jaki tutaj sobie wdrożyliśmy. Więc podział jest następujący, że jeden kolega akordian jakby przygotowuje powierzchnię pod pranie, czyli odkurza odkurzaczem kolumnowym na sucho. Następnie zapryskuje prespray. Tak, prespray odprawia punktowo też. Takie rzeczy. O, tak. Tutaj jest nasz kolega Kord. Przywita się z nami. Witamy, Kordiana. Tak, siema, siema. Tak. No, no i tutaj tak to wygląda, że postanowiliśmy połączyć tutaj po prostu dwie metody prania. Ściągamy środkowe części wykładziny za pomocą maszyny TrueBox Hydromist, ponieważ ona ma szczotkę, jest wygodna do prania środkowej części wykładziny i ją dobrze wyczesuje, a tutaj odkurzacz... Jakieś trudno dostępne miejsca, czy krawędzie, boki, tak, pod kaloryferem, tak, to robimy lancą tutaj z połączeniem z Galaxy. No i to się wszystko pięknie uzupełnia. Tak, to jest bardzo skuteczna metoda na czyszczenie takich właśnie większych powierzchni, sprawdza się to. Dlatego działamy dalej, tak? Działamy dalej. Jeszcze trochę wody zostało, ale już powoli widać. To. Powoli widać światełko w tunelu. Powoli widać światełko w tunelu. No dobrze. Okej. Zobaczcie, moi mili, teraz pokażę wam, jak pan Darek tutaj właśnie ściąga Galaxy pomieszczenie. I pan Darek ściąga właśnie pomieszczenie. Wcieram pre-spray za pomocą szerowarki MF1515. Kordian przygotowuje kolejne pomieszczenie do prania. Właśnie pre-spray już rozrobiony. Będzie zapryskiwał, przygotowywał kolejne pomieszczenie do zrobienia. O, tak to właśnie wygląda. Panie Adamie, jak się prowadzi automat? Bardzo dobrze, panie. W dalszej części. Już jesteśmy na dolnej kondygnacji całego budynku.
tutaj są dużo większe plamy, jak pokazywaliśmy na początku. Użyliśmy prispraya na bazie rozpuszczalnika. Taki prispray powinien nam pozwolić usunąć te bardzo mocno wbite zabrudzenia. No. Polega dalej właśnie przy środkowej części tutaj próbokrem. A ja zaraz galaksy będę czyścił wokoło pod dzielnikami. Robota zrobiona, wszystko zostało przez nas wyprane, jest godzina 16:45, to zeszło nam się niecałe 8 godzin, od 9 rano tak? Tak, dokładnie. Pracowaliśmy, no plus w tym wiadomo, wniesienie sprzętu, później to sprzątanie po sobie, także no czas i tak chyba dobry jak na tyle metrów. Tak, dokładnie, no, poszło tam całkiem sprawnie, no. Wyprane wszystko, elegancko porobione. Co można więcej powiedzieć? Zapraszamy na nasze strony. Możecie tam poczytać na temat czyszczenia właśnie dywanów, wykładzin. Na duże obiekty też takie właśnie robimy, więc nie ma problemu. Mamy sprzęt, mamy wszystko, więc tutaj w kooperacji. No i poza wykładzinami także gresy. Gresy właśnie, no. Fugi, płytki, generalnie takie historie, więc nie ma problemu. Możecie dzwonić. Zapraszamy na nasze strony, na strony proszop.pl i bezplamy.pl. Dokładnie. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiamy. Dzięki, do zobaczenia, cześć.